Cześć, z tej strony Michał. W dzisiejszym odcinku Tego jeszcze nie jadłem przyrządzimy z turecką soczewicową. Ostatnio robiłem swoją pierwszą w życiu zupę pomidorową. Bardzo mi się spodobał temat zup, dlatego dzisiaj kolejny przepis, nowa książka, nowa jadłonomia, kolejny tom poprzedniej książki, z której przygotowywaliśmy przepisy. Bardzo Marta zachwala tą zupę soczewicową, ma też fajne makro, dużo białka, bo zużyjemy praktycznie całe opakowanie soczewicy. Składniki są bardzo proste, przepis jest bardzo prosty z tego, co tutaj się zdążyłem zapoznać. Już mi się podoba. Bazą jest, warzywa są. Jedna marchewka, my akurat mamy małe takie z farmy świętokrzyskiej, więc wziąłem dwie. Jeden ziemniak, jedna cebula, ząbek czosnku, do tego puszka pomidorów krojonych, 350 g soczewicy, tutaj mamy 400 g opakowanie, więc użyjemy całe, żeby już mieć z głowy. Do tego 1,5 litra bulionu warzywnego. To jest nasz bulion warzywny, jeżeli zastanawiacie się, jak go przygotować, to jest bardzo proste, po prostu dodajemy taką kopiatą łyżkę do litra wody, mieszamy i bulion gotowy. To jest wersja bulionu warzywnego bez kurczaka, bez wołowiny, bez wieprzowiny, także to jest bulion warzywny. Do tego dodamy troszeczkę naszego soku z cytryn sycylijskich i przyprawy klasycznie tutaj jest, czy tu jest bardzo ważny składnik, mięta. Jeżeli nie wiecie, skąd wziąć miętę albo nie macie pomysłu, jak ją kupić, tutaj Marta pisze, że po prostu można po prostu użyć herbaty miętowej. Do tego mamy paprykę słodką i troszeczkę chili, bo w przepisie jest papryka ostra, a papryka ostra, jak wiadomo, to jest papryka słodka po prostu z chili. I to chyba tyle. Zaczniemy od pokrojenia warzyw w kostkę, podsmażymy je. I jedziemy dalej. Pamiętajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi odcinkami Tego jeszcze nie jadłem, a będzie ich coraz więcej, planujemy dwie publikacje w tygodniu, poniedziałek i środa. Każde będą dwa odcinki. Klikajcie łapki w górę, pokażą Wam się kolejne odcinki naszego programu. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie kanał. Przycisk jest tutaj niżej. Kroimy. Warzywa gotowe, pokrojone w kostkę, teraz je delikatnie podsmażymy na oliwie przez 3 minutki, potem dodamy soczewicę i z czosnkiem znowu podsmażymy i gotowe zresztą. Zapraszam. Warzywa nam się delikatnie podsmażyły, dodamy kolejne składniki, opakowanie ciecierzycy 400 g czerwonej. I do tego nasze przyprawy, tutaj mamy mięta, która jest podobno bardzo ważna, papryka i czosnek. I smażymy kolejne 3 minutki. O, już nam ładnie pachnie, jest taki zapach pomieszany mięty z soczewicą. Ok, kolejny krok to dodajemy puszkę pomidorów. Mam taką wesołą puszkę, do góry nogami jest etykieta, taka nam się trafiła w sklepie. Krojone pomidory dodane i nasz bulion. Bulion, jeżeli przygotowywaliście wcześniej, warto wymieszać, bo kurczę, widzę, że mamy patelkę na styk dosłownie. Będzie to prawdopodobnie ciężko zblendować, ale jakoś damy sobie radę. Ok, teraz to zostawiamy pod przykryciem, mam taką gumową pokrywkę na około 20-25 minut, aż nam warzywa delikatnie zmiękną. Już minęły nam 23 minuty. Pamiętajcie, jak będzie się robić tą zupę, że trzeba ją mieszać, bo inaczej może się delikatnie przypalić. Warzywa są miękkie, próbowałem przed chwileczką ziemniaczka, jeszcze z 5 minut temu był ok. Samą porę. Ok, do tego 3 łyżki naszego soku z cytryn sycylijskich. Ale jeżeli nie macie takiego soku, też możecie użyć sok zwyczajny z cytryny. Chociaż to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. Ja już sobie nie wyobrażam życia bez tego soku, szczególnie że idzie lato i będę pił wodę i lemoniadę non-stop. Ok, 3 łyżki dodane. Blendujemy i zupa gotowa. Gdyby nie to, że trzeba troszeczkę czekać,
tak naprawdę 40 minut tą zupę się gdzieś robi, z czego trzeba jej pilnować koło 10, robić coś z nią. Tylko tak jak wspominałem wcześniej, ta patelnia jest troszeczkę mała. Ja mam zdolności do rozlewania wszystkiego, ale miejmy nadzieję, że jakoś uda się nam to zblendować. Jak widzicie, nic trudnego, zresztą filmik pokazuje, ta zupa jest banalna, każdy sobie z Was da radę, także założenie spełnione, gotowanie to nic trudnego. Każdy z Was może eksperymentować w kuchni, nie ma się czego obawiać. Kolejna zaleta tej zupy to jest taka, że soczewica ma średnio około 20 g białka na 100 g. Ja dałem całe opakowanie 400 g, więc w całej naszej wazie zupy mamy około 80 g białka z samej soczewicy. Zupa powinna być bardzo pożywna. Jest fajna, taka kremowa, taką jak lubię. Mocne takie zupy, gęste. A teraz się okaże, jak smakuje. Bardzo, bardzo dobra. Także nawet jeżeli nie lubicie soczewicy, ja nie jestem jakimś szczególnym fanem, a zupa jest naprawdę smaczna. Bardzo smaczna. Także kolejny udany przepis od Jadłonomii. Gratuluję. Bardzo fajna książka. Także jeżeli szukacie fajnej inspiracji, kupcie koniecznie. A przypominam jeszcze kolejną rzecz. Ruszamy z cyklicznymi odcinkami codziennie, nie codziennie, tylko co poniedziałek i co środę na naszym kanale nowy filmik, także warto być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!